skąd Itachi posiadał Lusuriata oraz miecz Totsuka. Pomimo tego, że taki jest tytuł odcinka, to właśnie to pytanie zadają sobie najczęściej fani całego uniwersum. No i ja dzisiaj przychodzę do was z tym materiałem, aby w końcu raz na zawsze odpowiedzieć, a raczej postarać się odpowiedzieć na to nurtujące pytanie. Zresztą już uprzedzałem, że taki odcinek się pojawi. Niby mówię o tym co film, no ale żeby tradycji stało się zadość, rzuć ku najem, przycisk subskrybuj byczku. Dobra, a teraz zaczynamy już ten potężny niczym cycki tsunade odcinek. Jak pamiętacie, albo możecie pamiętać, podczas ostatecznego starcia dwójki braci, Sasuke postanowił wykończyć Itachiego swoją autorską techniką. Wtedy zaraz po uderzeniu w niego Kirin widzieliśmy, jak Itachi podniósł się, a następnie tworząc Susanoo powiedział, że bez niego byłby skończony. Wydaje mi się, że już wtedy posłużył się lustrem Yata do odbicia śmiercionośnego ataku Sasuke. No ale idźmy dalej, bo do tego jeszcze wrócimy. W momencie, gdy Itachi uformował uzbrojone Susanoo, Sasuke chcąc więcej czakry pożyczył ją od legendarnego Sannina. W tamtym momencie samoistnie użył największego i najsilniejszego jutsu z dotychczasowego arsenału Orochimaru. Było nim Yamata no Jutsu. Jak dobrze wiecie, seria Naruto nieraz inspirowała się japońską mitologią. Tak też i w tym przypadku uformowany ośmiogłowy biały wąż nie był wyssany z palca Kishimoto. Walka Susanoo, czyli boga mórz z Yamata no Orochi, została opisana w dwóch tekstach starożytnej mitologii, a odzwierciedlenie jej w anime miało być do niej odniesieniem. Warto nadmienić, że zarówno w mitologii, jak i anime Susanoo zabija ogromnego gada. Oglądając dalej mogliśmy widzieć, jak z jednej głowy węża wypełznął Orochimaru. No, trochę obrzydliwie, ale to Orochimaru, nie? Jednak zanim cokolwiek zdążył zrobić, Itachi przybił go mieczem Totsuka. Tutaj należałoby nadmienić, jakie właściwości posiada wspomniany miecz i czym on tak naprawdę jest. Wraz z przebiciem wroga zostaje on momentalnie zapieczętowany w tykwie, która służy również jako rękojeść. Do tego należy dodać, że schwytana ofiara zostaje zapieczętowana na całą wieczność w śnie podobnym do Genjutsu. W podobny sposób został zresztą zapieczętowany Nagato. Ty, Bartuś, ale no, czym jest ten mieczyk? Można by było powiedzieć, że jest to odmiana miecza Kusanagi, którym jak dobrze wiecie dysponowali Orochimaru wraz z Sasuke. Ostrze ma niekonwencjonalny kształt, bo jest schowane w słoiku Sake. Stąd zresztą powstała jego inna nazwa, Sakegari. W trakcie starcia płyn znajdujący się w tykwie jest uwalniany, a następnie kształtuje się w wielkie ostrze. Takie rozwiązanie mogło być odniesieniem do ducha z japońskiego folkloru lub też do Susanoo, który użył trunku, by ubić potwora, aby następnie zabić go mieczem z japońskiej mitologii. Jednak wracając do odcinka, widzieliśmy też, jak Susanoo Itachiego pomimo posługiwania się mieczem korzystał również z olbrzymiej tarczy. Jest to oczywiście lustro Yata, o którym wspominał nawet sam Zetsu. Susanoo posiadając je w lewej ręce odbijało z łatwością wszystkie ataki Sasuke. Wracając do tego, co mówiłem na początku, wydaje mi się, że dzięki niemu zatrzymał nawet najpotężniejsze jutsu swojego młodszego brata. Mowa tu oczywiście o Kirin, czyli technice, która w tamtym okresie czasu była tak naprawdę jego ostateczną techniką. Mówi się, że eteryczna tarcza jest obdarzona wszystkimi transformacjami natury i zmienia swoje właściwości całkowicie, negując jakikolwiek atak fizyczny czy nawet duchowy. Skoro rzeczywiście tak jest, to ciekawy miecz lustro Yata poradziłoby sobie z mieczem Nunoboko, tym, którym dysponował Obito podczas walki z Naruto i Sasuke. Został on w końcu uformowany z kul szukających prawdy, więc składa się z pięciu podstawowych transformacji natury. Tym samym wydaje mi się, że tarcza mogłaby mieć spory problem z zatrzymaniem go. Jednak no, widzieliśmy ją tylko raz w akcji, więc pozostańmy przy tym, co było w anime. Ciekawostką, o której myślę, że warto wspomnieć, jest fakt, że podobnie do miecza lustro Yata jest nawiązaniem do mitycznego zwierciadła, zwanego też boskim lub ośmiobocznym. Prawdopodobnie druga nazwa nawiązywała do jego kształtu. Lustra w starożytnej Japonii symbolizowały prawdę, ponieważ odbijały jedynie to, co było widoczne. W mitologii natomiast mityczne zwierciadło zostało użyte jako przynęta, by wywabić boginię Amaterasu z jaskini. Czarny Zetsu nawet oznajmił, że Itachi posiadając miecz Totsuka oraz lustro Yata jest praktycznie niepokonany. No i tutaj właśnie pojawia się pytanie gnębiące fanów serii. Skąd Itachiemu udało się zdobyć tak potężne przedmioty? Zacznijmy od tego, że wymienię nie jedną, a kilka najbardziej prawdopodobnych opcji. To, na co należy zwrócić uwagę, to przede wszystkim słowa Czarnego Zetsu. Słyszeliśmy jasno i wyraźnie, jak powiedział, że Orochimaru szukał miecza Totsuka całe życie. Więc można przypuścić, że przedmiot pomimo tego, iż jest niematerialny, to w jakiś sposób użytkownik może go zdobyć. Skoro legendarny Sannin nie wiedział, że w posiadaniu miecza jest aktualnie Itachi, to w takim przypadku nabył on go podczas pobytu w Akatsuki po odejściu Orochimaru. Członkowie tej organizacji dużo podróżowali po świecie i nie musieli koniecznie tego robić ze swoimi partnerami. Itachi możliwe, że w wolnym czasie, kiedy mógł, to szukał wspomnianego miecza. No i koniec końców udało mu się go znaleźć, bo jak zresztą wiemy, Itachi był bardzo inteligentny, a co ważniejsze, był bardzo spostrzegawczy. Kiedy już odnalazł miecz, to zajął się szukaniem lustra. No ale tak jak już mówiłem, nie wszyscy mogą się zgadzać z tą tezą, więc przejdźmy do kolejnej opcji. Mówi się, że każdy Susanoo jest odzwierciedleniem wewnętrznej woli jego użytkownika. Dlatego Itachi, chcąc chronić wioskę i odeprzeć wszelkie zło, wszedł w posiadanie
posiadanie właśnie tych przedmiotów. Miecz miał pełnić rolę ochrony przed złem i je w sobie całkowicie pieczętować, a lustro blokować nienawiść, tym samym czyniąc z niego ostatecznego obrońcę. No i nie wiem jak waszym, ale moim zdaniem to już powoli zaczyna nabierać sensu. Jednak zwróćcie uwagę na zdziwienie Orochimaru w momencie, gdy zobaczył miecz. Wydaje mi się, że nie było one całkiem przypadkowe. Patrząc na to, że szukał go całe życie, skąd jednak musiał wiedzieć o jego istnieniu? Gdyby na to spojrzeć inaczej, być może w świecie Naruto rzeczywiście istnieje broń, którą całe życie poszukiwał Sanin. A ostrze Itachiego jest jedynie jego duchowym odzwierciedleniem. Stąd też władał nim wyłącznie eteryczny awatar Itachiego. Co do lustra, to również jest niematerialne, co świadczy tylko o tym, że ma wiele wspólnego z mityczną bronią. Być może wraz z pojawieniem się miecza, pojawia się również tarcza. Odwołując się teraz do databooków, jest tam wyraźnie napisane, że Susanoo zawiera dwie mityczne bronie. Coś wam to mówi? Nie? To wróćmy na chwilę do odcinka 214. Tam mogliśmy zauważyć, jak Sasuke na chwilę uformował Susanoo, które w prawej ręce trzymało tykwę, a w lewej tarczę. Wydaje mi się, że wtedy ponownie mogliśmy obserwować mityczne przedmioty, którymi posługiwał się starszy z braci. Więc wychodziłoby na to, że Sasuke jest aktualnie w ich posiadaniu. Jednak w ogóle z nich nie korzysta lub też nie jest godzien ich używania. Bo we wspomnianym epizodzie miał je wyłącznie przez parę minut. Mogła być to też oczywiście sprawka nadmiernego używania Mangekyou Sharingana, ale o tym powiemy jeszcze później. Przypomnijcie sobie, jak Susanoo Madary uformowało dwa gigantyczne miecze, tak samo zresztą jak Susanoo Indry. Być może w podobny sposób da się uformować mityczne przedmioty. Jednak żeby to zrobić, trzeba najpierw wiedzieć o ich istnieniu. O tym natomiast wiedział wyłącznie Orochimaru, Itachi, Sasuke, no i bądź co bądź Zetsu. To wydaje się być bardzo prawdopodobne, bo wyjaśniałoby, dlaczego Orochimaru nie mógł znaleźć miecza. Nie zwrócił uwagi na to, że jest to przedmiot, z którego mogą korzystać jedynie posiadacze Susanoo. To, co natomiast jeszcze zaobserwowałem, analizując odcinek, to nadmierne zużycie Sharingana wraz z pojawieniem się mitycznych broni. Widocznie nawet pomimo tego, że dzięki nim użytkownik staje się praktycznie niepokonany, wiąże się to dla niego również z ryzykiem utraty wzroku. Tak jak Itachi powiedział w jednym z odcinków, każda technika ma jakiś słaby punkt. Wydaje mi się, że wraz z jego śmiercią legendarne przedmioty nie poszły w zapomnienie, a jedynie przeszły na Sasuke. W takim wypadku, dlaczego z nich nie korzysta? Zauważcie, że nie robi tego zaraz po uzyskaniu wiecznego Mangekyou, więc może się to wiązać z aktywowaniem zupełnie innego stopnia Sharingana, ale i tak bardziej pozostaje przy stwierdzeniu, że nie był po prostu godny ich posiadania. Tak samo zresztą jak mówiłem już wcześniej. Wiemy też, że aktualnie jedynymi żyjącymi członkami klanu Uchiha są Sasuke, Sarada, no i pani Sakura Haruno, no kurwa, jedziemy! Nie no, taki żarcik. Wracając, no właśnie, Sarada. Jej imię powstało z połączenia trzech zupełnie innych imion. Wiadomo, imion rodziców, no i Itachiego. Więc być może to właśnie ona byłaby godna dzierżyć owe przedmioty. Ty, Bartuś, ale co z utratą wzroku? No i to jest mankament tego wszystkiego. Gdyby Sarada nawet miała skorzystać z tych przedmiotów, na pewno zrobiłaby to w ostateczności. Z drugiej strony, tak jak mówiłem, nie zapominajmy, że Sasuke nie był godny, więc uzyskanie Eternala w jego przypadku nic nie zmieniło. Sarada, mając dobrą duszę i aktywując Eternala, być może byłaby w stanie korzystać z mitycznych przedmiotów bez ryzyka utraty wzroku. Wtedy, no, można by było powiedzieć, że byłaby praktycznie niepokonana, przewyższając tym samym ojca oraz swojego wujka. Jak wiecie, Itachi pomimo swojego występku miał bardzo dobre serce, a Sasuke niestety kierował się wyłącznie wolą zemsty. W przypadku jego córki może być całkowicie inaczej. Nie zapominajmy, że dąży ona w końcu do uzyskania tytułu Hokage. Czytając mangę, mogliśmy standardowo dowiedzieć się więcej niż z samego anime. Cytując o Azetsu, które się w niej pojawiły, nic dziwnego, że nikt nie był w stanie go zlokalizować. Jest to ostrze duchowe, które nie ma postaci fizycznej. Kierując się tym, można stwierdzić, że miecz wybrał Itachiego jako godnego posiadacza. Fragment mówiący o tym, że nikt nie był w stanie go zlokalizować, może świadczyć o tym, że miecz rzeczywiście posiadał tylko eteryczną formę, a Itachi był jego pierwszym posiadaczem. Co nie zmienia i tak faktu, że ostrze, jak i zarówno tarcza, były znacznie starsze od członka rodu Uchiha. Więc skąd Itachi wiedział o jego istnieniu? Prawdopodobnie w ogóle nie wiedział, a miecz i tarcza pojawiły się wraz z pierwszym utworzeniem opancerzonego Susanoo. W przypadku Orochimaru byłbym nawet skłonny stwierdzić, że przyczynił się do tego posiadany przez niego miecz Kusanagi, który być może w jakiś sposób doinformował Sanina o istnieniu innych potężnych broni w świecie Shinobi. To istnieją jeszcze inne potężne bronie? Jasne, że istnieją, a dobrym tego przykładem jest 5 cennych narzędzi mędrca 6 ścieżek. Widzieliśmy je podczas trwania 4. światowej wojny ninja, gdy posługiwał się nimi Kinkaku wraz ze swoim bratem. To, co się stało z nimi po wojnie, również pozostaje zagadką. Podsumowując teraz, wydaje mi się, że przedmioty, tak jak wspominałem wcześniej, czekają na kolejnego godnego posiadacza Susanoo. Sarada, liczymy na ciebie. Mam nadzieję, że chociaż w minimalny sposób odpowiedziałem na to dręczące pytanie i liczę, że materiał wam się spodobał. Nie zapominajcie jednak, że jest to tylko i wyłącznie teoria, więc prosiłbym was o podejście do całego materiału z dystansem. Napiszcie w komentarzu swoje zdanie na ten temat i czy według was te przedmioty powrócą w Boruto. A, no i możliwe, że wraz z tym filmem uda nam się, albo już się udało, dobić te legendarne 20K. Specjal incoming, widzowie, czekajcie, a nie pożałujecie. Serio, warto czekać.
Haha, kłamałem. Tak naprawdę to ja jestem teraz w ich posiadaniu. Pozdro.